Najbardziej wyczekiwane wyniki w tym sezonie na rynku. Nvidia zaskakuje pozytywnie, ale kurs spadł. Pytanie, co to może w takim razie oznaczać dla całego rynku? Intel kombinuje z kolei, jak stanąć na nogi. Dawny lider sektora chipów dziś jest tylko cieniem samego siebie i planuje wdrażanie pewnego rodzaju planu naprawczego. Firma CrowdStrike, odpowiedzialna za globalne problemy komputerowe w lipcu 2024, pokazała, że gdy przyszło co do czego, to finalny wpływ tego problemu na biznes był praktycznie zerowy. Właściciel Temu traci ponad 30% kapitalizacji w ciągu jednego dnia. Czy chiński gigant ma coraz większe problemy? Kolejna ofiara Hindenburga, firma, która wywołała niedawno wielki krach na akcjach LPP, właściciela marki Reserved, obrała kolejną ofiarę. Super mikrokomputer spadał o 20%. Elon Musk uznany za niewinnego w sprawie manipulacji kursem Dogecoina. To ta kryptowaluta z piesełem. Alibaba z kolei po ponad 3 latach uzyskała poparcie organu antymonopolowego. No i wygląda na to, że to może być początek końca problemów chińskiego giganta e-commerce z całym aparatem tamtejszej władzy. Cześć, ja nazywam się Piotr Cymcyk, a to jest kanał merytorycznie o finansach i cotygodniowy program FinWeek, gdzie przedstawiam najważniejsze informacje ze świata finansów, ekonomii, inwestycji i gospodarki. Prowadzę też portal dnarynków.pl, gdzie znajdziesz codziennie nowe informacje i jeszcze więcej informacji właśnie w tych samych tematach. Możesz w nim też dołączyć do wersji premium, gdzie już ponad 910 inwestorów dostaje od nas codziennie analizy i różne gospodarcze przemyślenia oraz obserwuje też, jak ja sam inwestuję własne oszczędności w 4 portfelach o łącznej wartości ponad 2,6 miliona złotych. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie premium.dnarynków.pl. Jest dużo pieniędzy, jest dużo emocji i jest bardzo dużo nauki, a link do wszystkiego oczywiście w opisie tego nagrania. Prośba też jeszcze o pomoc do Ciebie, żeby łatwiej było znaleźć ten materiał innym. Wystarczy, że klikniesz łapkę w górę, zostawisz suba, a wszystkim na pewno będzie łatwiej. Dodam jeszcze tylko, że partnerem tego odcinka jest broker Freedom24, z którego ja sam również korzystam do własnych inwestycji i dzięki któremu można dostać nawet 20 darmowych akcji o wartości nawet $800 każda. Ale o tej promocji więcej opowiem już w trakcie samego odcinka. Nvidia, gigant w branży sztucznej inteligencji, lider obecnej hossy, ogłosił swoje długo wyczekiwane wyniki za drugi kwartał 2024, chociaż na pierwszy rzut oka wywołały one mieszane reakcje na rynku. Wszystko pobiło konsensus, ale kurs w reakcji spadł o kilka procent. Spółka pobiła oczekiwania analityków, ale trzeba zaznaczyć, że tym razem różnica była znacznie mniejsza niż w poprzednich kwartałach. W przypadku firmy o tak wysokich oczekiwaniach jak Nvidia, realny konsensus rynkowy zawsze znajduje się gdzieś tam odrobinę wyżej, a to sprawia, że nawet dobre wyniki mogą zostać potencjalnie odebrane z pewnym rozczarowaniem. Wyniki za drugi kwartał pokazały 122% wzrost przychodów rok do roku, a zysk na akcję wzrósł do $0,67 i to jest kilkaset procent więcej niż rok wcześniej, gdy wynosił $0,25 na akcję. Segment centrów danych, kluczowy z powodu rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę AI, odnotował wzrost o ponad 154% w porównaniu do ubiegłego roku. Niemniej jednak, tempo wzrostu tego segmentu zaczyna spowalniać. Wzrost o 16% z kwartału na kwartał jest mniejszy niż wzrost 23% z poprzedniego kwartału do jeszcze poprzedniego kwartału. Co więcej, marża brutto spadła z 78% do tylko 75%. Szczególne obawy budzi właśnie to spowolnienie dynamik wzrostu. A czy słusznie? Nvidia dzięki AI podniosła swój biznes o kilka skali w górę i naturalnie jest to nierealne, że będzie ciągle podnosić dynamiki wzrostu. Trochę bawi mnie, jak ktoś powtarza, że Nvidia to bańka. Nie, Nvidia to nie bańka. Jeśli oczekujecie jej wielkiego krachu, no to grubo się rozczarujecie, a jeśli jednak też dziś oczekujecie dalszego dynamicznego wzrostu, to również się rozczarujecie. Nvidia wraca do świata realnego i staje się z powrotem po prostu normalną spółką. Ale faktem jest, że niezwykle byczym układem dla rynku jest swoja sytuacja, gdy Nvidia spada o 6%, a cały indeks S&P 500 i tak nie kończy dnia na czerwono. Taka reakcja sugeruje, że zarówno Nvidia ma za sobą okres największych zaskoczeń wynikowych, jak i to, że cały rynek
niespecjalnie się tym już przejmuje. Jednocześnie zaznaczmy, że podstawowy biznes firmy Huanga Jensena ma się dalej wybitnie dobrze, a firma stała się prawdziwym generatorem gotówki. Dodatkowo ogłosiła też program skupu akcji własnych na 50 miliardów dolarów, co akurat biorąc pod uwagę jej obecną wycenę jest dość dziwną decyzją i trochę sugerującą, że zarząd Nvidia niespecjalnie ma pomysł, co robić z furą generowanej gotówki. Jakie zmiany wprowadzam do publicznego portfela Freedom24? Publiczny portfel Freedom24 to mój pomysł na pokazywanie Wam, jak w prosty i skuteczny sposób można zarabiać na inwestowaniu w zagraniczne spółki. Każdego miesiąca wpłacam do niego 600 euro i uzbierało się tam na razie 6000 euro kapitału. Aktualny wynik tego portfela można zawsze podejrzeć w linku, który zamieszczam w opisie tego nagrania. Biorąc pod uwagę nowe wydarzenia w chińskiej firmie Alibaba, o których potem będę mówił, zdecydowałem się trochę zmienić skład portfela. Był w nim ETF na chiński sektor internetowy, tak zwany QEB, gdzie spory udział stanowi oczywiście Alibaba, ale obecny układ dla tej konkretnej spółki jest dla mnie tak byczy, że sprzedałem ten ETF i za całość po prostu kupiłem akcje Alibaba. Mało tego, kupiłem ich nawet więcej, bo za całość dopłaty, która wpadła do portfela jako wrześniowa, również dokupiłem akcje Alibaba. Chiński rynek niezmiennie pozostaje dla mnie czarnym koniem najbliższych kwartałów, ale zmiany korporacyjne i regulacyjne w obrębie samej Alibaby sprawiają, że sądzę, że powinna ona radzić sobie istotnie lepiej nawet od samego chińskiego rynku. Jeśli też chcesz móc sam odzwierciedlić ten portfel, no to wystarczy założyć konto we Freedom24 za pomocą linka, który jest w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. Potem trzeba dokonać wpłaty, a następnie podać specjalny kod i można to zrobić do 31 października. Zgarnia się wtedy od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Ja już skorzystałem, więcej odebrać akcji nie mogę, ale Ty możesz i wszystkie szczegóły tej promocji znajdziesz w opisie filmu. CrowdStrike, gigant w branży cyberbezpieczeństwa, przeszedł ostatnio przez niemałe turbulencje po globalnej awarii oprogramowania, która miała miejsce w lipcu 2024 i która wywołała krach na ich akcjach, a incydent ten dotknął 8,5 miliona urządzeń z systemu Windows na całym świecie i spowodował spore zamieszanie. Firma była zmuszona obniżyć swoje prognozy finansowe podczas niedawnej publikacji wyników finansowych, tak przynajmniej trąbiły i straszyły media. Ale czy naprawdę to aż taki cios i tak źle zadziało się w spółce? No mimo że awaria wywołała chwilowe zakłócenia i spadek kursu akcji o ponad 40%, to analitycy i rynek zaczynają dostrzegać, że ta sytuacja może nie być tak dramatyczna, jak się początkowo wydawało. CrowdStrike, wyceniany wcześniej niemal jak firma idealna, zmierzył się co prawda z rzeczywistością, że jednak idealnych nie ma, ale dzięki swojej silnej pozycji rynkowej i braku lepszych alternatyw, a do tego utrzymanej póki co lojalności klientów, wydaje się, że jak zresztą zapowiadałem, nic strasznego się w firmie nie stało. Wprowadzenie pakietu wsparcia o wartości 60 milionów dolarów oraz inwestycje w poprawę platformy pokazują, że firma nie będzie się poddawać. No i prognozy na ten rok zostały co prawda obniżone, ale o 50 milionów dolarów. Co w skali ponad 30 miliardów dolarów przeceny kursu jest naprawdę drobiazgiem, a drugi kwartał i tak przyniósł wzrost przychodów o imponujące 32%, co może sugerować, że CrowdStrike ma naprawdę dalsze solidne fundamenty do rozwoju. Więc wydaje się, że cała ta burza była jedynie burzą w szklance wody. Firma ma oczywiście przed sobą wyzwania, ale z takim zapleczem technologicznym, takim zarządem, taką strategią, przyszłość wcale nie wygląda tak ponuro, jak niektórzy prognozowali. Intel pracuje ze swoimi doradcami nad opcjami strategicznymi, które zostaną zaprezentowane Radzie we wrześniu i mają pomóc spółce wyjść z problemów w kiepskich, naprawdę kiepskich dla niej czasach. Osoby odpowiadające za podanie informacji w świat prosiły tutaj o zachowanie anonimowości ze względu na prywatny charakter obrad toczących się w Intelu, ale według nich firma współpracuje z bankierami w celu opracowania strategii na przetrwanie okresu, który jest dla całej firmy najtrudniejszy w całej 56-letniej historii. Korporacja rozważa różne scenariusze, ale jednym z nich jest podział firmy na działalność projektową i produkcyjną. W ten sposób Intel miałby zostać rozdzielony na dwa podmioty gospodarcze, z czego pierwszy zajmowałby się jedynie projektowaniem układów scalonych,
trochę tak jak to robi Nvidia, a drugi podmiot miałby się ograniczyć jedynie do produkcji tych układów, tak jak na przykład robi to Taiwan Semiconductor Manufacturing. Wydzielenie produkcji jako osobnej firmy mogłoby się wiązać z nową ofertą publiczną i emisją akcji na giełdzie, ale też z głęboką restrukturyzacją całego biznesu, który w tej chwili nie jest w ogóle rentowny. I mowa tutaj o samym segmencie produkcyjnym. Innym rozwiązaniem, nad którym obradują w Intelu, jest rezygnacja z nowych fabryk. No i tutaj pytanie, które projekty mogą zostać porzucone. Tego nie wiemy, ale jest to kolejny sygnał, że planowany zakład Intela w Polsce może nie dojść do skutku. Celem rozdzielenia działalności produkcyjnej od projektowej jest skupienie uwagi produkcji na kliencie zewnętrznym. Firma produkcyjna bez działu projektowego nie będzie bowiem wtedy zaniedbywać klientów zewnętrznych na rzecz własnych zamówień, no i tym samym zniknie trochę konflikt interesów, bo klienci nie będą musieli się obawiać, że ich producent, ale jednocześnie konkurent, ukradnie im jakieś rozwiązania projektowe. W tej chwili największym klientem produkcji Intela jest właśnie sam Intel z własnymi projektami. Obecny CEO tej firmy uważa, że drogą do postawienia firmy Intel na nogi jest właśnie pozyskiwanie więcej zamówień zewnętrznych dla zakładów produkujących, żeby podążać drogą TSMC, który jest obecnie liderem w branży i osiąga naprawdę świetne wyniki finansowe. Pinduoduo, chiński gigant e-commerce, konkurent Alibaby i właściciel Temu, zaliczył w ubiegły poniedziałek krach na akcjach, które spadły w jeden dzień o prawie 30% po ogłoszeniu przez spółkę wyników finansowych. Przychody wzrosły co prawda 86% rok do roku i były nieco poniżej prognoz, z kolei zysk netto wzrósł o 144% rok do roku i znacznie przebił oczekiwania. No więc wyniki nie były wcale takie złe i same w sobie na pewno nie uzasadniały tak brutalnej przeceny akcji. Wszystko rozbiło się jednak o komentarze zarządu dotyczące przyszłości firmy, który podkreślał wiele wewnętrznych wyzwań i rosnącą konkurencję. Zarząd sygnalizował również spadek marż i dynamik wzrostu oraz zwrócił uwagę na potrzebę dalszych inwestycji i potencjalny spadek rentowności. Cała sytuacja może się wiązać nie tylko ze słabym konsumentem i rosnącą konkurencją, ale też z naciskami chińskiej władzy na spółkę w sprawie ograniczenia działalności niskiej jakości sprzedawców na platformie Temu. W ten sposób aparat państwa pośrednio ingeruje w model biznesowy spółki i utrudnia realizowanie założonej strategii. Jeśli przykładowo sprzedawcy niskiej jakości mieli pełnić funkcję elementu walki cenowej i przyciągania nowych klientów, co pewnie miało miejsce, no to teraz może być o to o wiele, wiele trudniej. Co ciekawe, w całej tej sprawie mamy też drugie dno. Założyciel Pinduoduo, Colin Huang, jest jednym z najbogatszych Chińczyków, a 8 sierpnia stał się chwilowo najbogatszym człowiekiem w Chinach. Nie jest tajemnicą, że chińska władza lubi się nadmiernie interesować tymi najbogatszymi ludźmi, żeby przypadkiem nie sprawiali im zbyt wielu problemów. No i bardzo możliwe, że Colin Huang po prostu nie chciał być na szczycie tej listy zainteresowania Pekinu i z rozmysłem przyczynił się do obniżenia ceny akcji takimi, a nie innymi komentarzami, żeby trochę jego majątek stopniał, a on spadł gdzieś niżej w kategorii najbogatszych Chińczyków. Wtedy jego poczynania może nie będą aż tak śledzone przez media i przez władzę i to co prawda brzmi jak teoria spiskowa, wiem i zdaję sobie z tego sprawę, ale to słowa prosto od chińskich miliarderów. Supermicro Computer, czyli jedna z popularniejszych wśród inwestorów indywidualnych spółek z hossy AI, znalazła się w centrum burzliwego skandalu po tym, jak Hindenburg Research oskarżył firmę o szereg poważnych nieprawidłowości. Raport Hindenburga zarzuca firmie manipulacje księgowe, nieujawnione transakcje z powiązanymi podmiotami, omijanie sankcji, w tym handel z Rosją, którego wykrywanie jest już chyba specjalizacją samego Hindenburga. Ciekawe dlaczego. Oraz problemy z jakością oferowanych produktów. Co więcej, raport wskazuje, że Supermicro kontynuuje te same nieetyczne praktyki księgowe, które naprawdę dawno temu doprowadziły już do delistingu spółki i kar ze strony Komisji Nadzoru Finansowego ze Stanów Zjednoczonych. Tymi praktykami było wówczas uznawanie niepełnych transakcji jako przychody i firma zapłaciła 17,5 miliona dolarów grzywny. Dodatkowo Hindenburg ujawnia, że Supermicro ma mieć bliskie powiązania z firmami kontrolowanymi przez braci, którzy są w zarządzie. No i które to transakcje mają generować niemal cały obrót właśnie z Supermicro. Raport wskazuje,
wskazuje też na możliwe naruszenia sankcji USA wobec Rosji przez eksport technologicznie zaawansowanych komponentów za pośrednictwem nowo utworzonych spółek. Hindenburg oskarża również SMCI o związki z chińską firmą państwową zaangażowaną w naruszenia praw człowieka oraz o ukrywanie strat kluczowych klientów, takich jak Amazon i Tesla, na rzecz konkurencji. W 2018 roku firma swoją drogą już doświadczyła potężnej przeceny akcji o ponad 40% w wyniku doniesień Bloomberga o rzekomym szpiegostwie dla Chin, chociaż tutaj ostatecznie nic nie udowodniono, no ale obecny raport Hindenburga wystarczył, żeby wywołać początkowy spadek akcji o blisko 10%, tylko że te finalnie tego dnia po publikacji zamknęły się na poziomie minus 2%. No więc niby nic się nie stało, ale prawdziwy krach nastąpił dzień później, po tym jak spółka zareagowała na te oskarżenia. No i normalnie z dużą zachowawczością podchodzę do takich rewelacji publikujących raporty firm na short, bo Hindenburg już wiele razy wykazywał się brakiem idealnej staranności w realizowaniu swoich raportów i sam też ma spory interes, grając na spadki cen akcji przed publikacją swoich raportów publicznie. Ale SMCI nie dość, że nie odniósł się do raportu w ogóle, to przełożył publikację swojego rocznego raportu finansowego dzień po publikacji Hindenburga. No a to mocno podsyciło obawy o możliwe oszustwa. Opóźnienie w połączeniu z brakiem reakcji firmy na tak poważne jednak bądź co bądź zarzuty, rzuca cień na SMCI i realnie stawia pytanie o transparentność całej firmy. Dlatego wyjątkowo do czasu wyjaśnienia tej sprawy ja odczekałbym z kupowaniem albo z dobieraniem akcji SMCI. Elon Musk został uznany za niewinnego w sprawie manipulacji kursem Dogecoina. Sąd odrzucił zarzuty skierowane przeciwko Elonowi Muskowi w sprawie manipulacji kursem Dogecoin. Swego czasu prezes Tesli intensywnie promował kryptowalutę Pieseła i wrzucał na Twittera posty, które potrafiły wywołać wtedy euforię na kursie Dogecoina. Kolejnym ruchem Muska, który wypchnął cenę tokenu jeszcze wyżej, była zapowiedź, że Tesla będzie akceptować płatności w Dogecoinach za swoje samochody, co ostatecznie doszło do skutku i Tesla faktycznie akceptuje płatności w Dogecoinach. Inwestorzy, którzy stracili pieniądze na kryptowalucie z piesełem w 2022 roku, postanowili pozwać Elona Muska za napompowanie balonika, który w końcu pękł, no i miał pozbawić ich pieniędzy. Oskarżyciele twierdzili, że Musk celowo manipulował kursem, a ich głównym argumentem był fakt, że posty Elona w social mediach wywindowały wartość Dogecoina o 36%. Pozew poza oskarżeniami o manipulowanie kursem za pomocą social mediów zawierał też oskarżenia o udział Tesli i jej prezesa w schemacie pump and dump. Czyli inwestorzy podejrzewali, że Musk celowo podbijał kurs, żeby potem samemu sprzedawać Dogecoiny z zyskiem, a podaż z jego strony miała załamać kurs tokenu. No, trochę naciągana teoria i tak też uznał sąd. Federalny sędzia z Nowego Jorku orzekł, że posty Muska miały charakter promocji, a nie oszustwa, co doprowadziło do odrzucenia pozwu przeciwko miliarderowi. Posty, zgodnie z wyjaśnieniem, były zbyt ogólne i nie można ich uznać za dowód oszustwa. Sędzia stwierdził też, że żaden rozsądny inwestor nie powinien i nie mógłby na bazie tych postów opierać swoich decyzji inwestycyjnych. Chcielibyśmy tak rozsądnych sędziów w sprawach finansowych w Polsce. Sędzia odrzucił też zarzuty związane ze schematem pump and dump, twierdząc, że oskarżycielom brakuje jakichkolwiek dowodów i nie byli w stanie przedstawić żadnego wiarygodnego wyjaśnienia, w jaki sposób Elon Musk sam osobiście miałby uczestniczyć w tym schemacie. No więc nadzieje stratnych inwestorów na odszkodowania zostały pogrzebane i w sumie trudno im współczuć. Jeśli kupujesz memcoina na podstawie tweeta, no to trzeba się liczyć z potencjalną stratą bardziej niż kiedykolwiek. Organ regulacyjny do spraw ochrony konsumenta rozpoczął dochodzenie w sprawie Alibaby w 2020 roku przed zarzutami stosowania praktyk monopolistycznych przez nadużywanie swojej dominującej pozycji na rynku. Zasadniczo był to jeden z serii ataków chińskiego urzędu z tamtego okresu w szerszej kampanii, która uderzyła więcej firm i sektorów jak przewóz osób, edukacja online i właśnie handel e-commerce. Represje regulacyjne z okresu 2020-2021 sprawiły, że finansowanie wielu sektorów mocno się pogorszyło, no bo wystraszeni inwestorzy zwracali się jedynie w stronę tych branż, które cieszyły się poparciem Pekinu, jak na przykład produkcja układów scalonych do szkolenia sztucznej inteligencji. No ale wracając do Alibaby, to w 2021 roku chińska władza nałożyła na spółkę rekordową karę w wysokości 2,8 miliarda dolarów, co wtedy stanowiło ponad 12% całego jej rocznego zysku netto. Ale po 3 latach od rozpoczęcia dochodzenia, w ostatni piątek, chińska agencja antymonopolowa pochwaliła Alibabę za skuteczne wyniki 3-letniej pracy
pracy naprawczej spółki. Chiński urząd poinformował, że firma zaprzestała wymuszania wyłącznych umów ze sprzedawcami, poprawiła usługi dla kupujących i wsparła konkurencję m.in. platformami internetowymi. Firma dzięki im poparciu urzędników znów zyskała więc większe pole do manewru w kwestii rozwoju swojej działalności, a po ogłoszeniu tych nowin na piątkowej sesji akcje Alibaby urosły o 3%. Oficjalne poparcie władzy chińskiej dla Alibaby prawdopodobnie nieprzypadkowo zbiega się w czasie z apelami samego rządu chińskiego o wsparcie dla firm prywatnych branży technologicznej, które stały się jeszcze głośniejsze teraz, kiedy kraj zaczął starać się wychodzić ze swojego spowolnienia gospodarczego. Już w ubiegłym roku, kiedy było widać, że chińska gospodarka ma się gorzej, to rządowi urzędnicy sygnalizowali, że złagodzą stanowisko wobec całego sektora prywatnego w stosunku do lat 2020-2021, kiedy to faktycznie mnóstwo agencji i urzędów rozpoczynało niemalże represje regulacyjne tylko po to, żeby ograniczyć wpływ chińskich gigantów technologicznych i ich bogatych założycieli. Biznes i pieniądze potrafią dać władzę i wpływy, a chiński rząd bardzo nie lubi konkurencji w tym zakresie, więc sprawnie się z tą konkurencją rozprawiał. Przynajmniej do czasu, kiedy teraz firmy te znowu zaczęły być potrzebne w obliczu słabnącej gospodarki. No to w takim układzie chyba nie ma nic bardziej byczego dla samej Alibaby niż dobre wyniki, dalszy potencjał rozwoju i mocne wsparcie ze strony chińskich władz. A to już wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi odcinka Freedom24. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, a więcej informacji o rynkach, giełdzie i gospodarce szukajcie na stronie dnarynków.pl i w wersji premium tego serwisu, a także na wszystkich naszych social mediach. Nie zapomnijcie o promocji Freedom. Linki do wszystkiego oczywiście w opisie filmu. Do zarobienia. Cześć.